Już? Otwieram 84. uroczystą sesję Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zwołaną dla nadania tytułu honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu. W imieniu wszystkich radnych witam naszych dostojnych gości. W imieniu Rady Miasta Krakowa witam pana profesora Krzysztofa Pendereckiego, honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa i jego małżonkę Elżbietę. Serdecznie witam. Witamy rodzinę naszego honorowego obywatela i przyjaciół z kraju i zagranicy. Serdecznie państwa w Krakowie witam. Witam pana prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchowskiego. Witam pana wojewodę małopolskiego, pana Andrzeja Halężaka. Witam panie wojewodę. Witam pana marszałka województwa małopolskiego, pana Jacka Kurka. Serdecznie witam. Witam pana prorektora Akademii Muzycznej w Krakowie, pana profesora Rafała Jacka Delekta. Witam. Witam prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Stanisława Kistryna. Witam. Witam wicemarszałka województwa małopolskiego, pana Wojciecha. Serdecznie witam. Witam serdecznie radnych miasta Krakowa, parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i konsularnego, honorowych obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz laureatów medalu Krakowia Merenti. Serdecznie witam. Witam przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, świata nauki i kultury, wojska, policji, straży pożarnej, organizacji społecznych, politycznych, prasy, radia i telewizji. Witam wszystkich gości przybyłych na naszą uroczystość. Serdecznie państwa witam. Szanowni państwo, mamy zaszczyt i przyjemność uhonorować tytułem honorowego obywatela miasta Krakowa pana profesora Krzysztofa Pendereckiego. To wydarzenie o charakterze zarazem uroczystym i formalnym, bo z jednej strony zapisze się złotymi zgłoskami historii Pałacu Wielopolskich i naszego miasta, a z drugiej strony bohater dzisiejszej sesji przyczynił się do świetności Krakowa w sposób tak znaczny, że jego zasługami można by oddzielić tuzinę obywateli. Pan Krzysztof Penderecki przez lata trwale związał się z Krakowem, tu kończył studia na Akademii Muzycznej, był rektorem tej uczelni, po dziś dzień pełni funkcję jej profesora. W 1993 roku został pierwszym laureatem srebrnego medalu Krakowia Merenti. Tak oto historia Krakowa zatacza koło i klamrą spina początek samorządu po 1990 roku i czas obecny. Kraków pamięta, iż pan profesor był jednym z założycieli piwnicy pod Baranami, wieloletnim współpracownikiem Narodowego Starego Teatru, inicjatorem powstania niezwykle ważnego nie tylko dla Małopolski, ale i dla ich kraju oraz naszego regionu w Europie, Europejskiego Centrum Muzyki Dusławica. Wraz z żoną panią Elżbietą Penderecką patronował konkursom i festiwalom. Od 1978 roku jest członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Pan profesor Krzysztof Penderecki to obywatel świata, ważna postać w międzynarodowym życiu kulturalnym. Jesteśmy wdzięczni, że nadal pamięta o naszym mieście i czuje się z nim związany. Do licznych odznaczeń, nagród, doktoratu honoris causa, uznania krytyków i publiczności należy dodać także wdzięczność samorządu oraz mieszkańców Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. Panie profesorze, dziękujemy za to, że jest pan ambasadorem polskiej kultury i kultury naszego miasta.
Dziękujemy za utwory sceniczne i ścieżki dźwiękowe do Arcydzielfina. Dziękujemy za odwagę w eksperymentach artystycznych i w życiu publicznym, za pracę pedagogiczną i ożywianie rodzimych tradycji muzycznych. Witamy naszego wybitnego obywatela. To dla nas, miasta Krakowa, wielki zaszczyt, że honorowym obywatelem naszego miasta jest pan profesor Krzysztof Penderecki. Serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę pana profesora Jacka Magierkowskiego, prezydenta miasta Krakowa, o wygłoszenie laudacji na cześć pana profesora Krzysztofa Penderewskiego. Panie przewodniczący, szanowny panie profesorze, panie świetlec, szanowni państwo. Był najwyższego szacunku z podyktowanym sercem w rodzinowym podarunku oferujemy dziś panu profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu najwyższe wyróżnienie Stołeczną Kudeckiego Miasta Krakowa. Honorujemy jednego z najwybitniejszych i wymieni najwybitniejszego spośród żyjących kompozytorów, ale poprzez ten symboliczny gest pragniemy też powiedzieć, jak ważna jest, jak wiele znaczy dla nas jego obecność w Krakowie. Zapytany w jednym z wywiadów o przyszłość muzyki, Krzysztof Penderecki odpowiedział: chyba nie ma znaczenia, w jakim kierunku będą zmierzały podobania słuchaczy. Na pewno pozostaną najważniejsze działania danego czasu, te, które określały swoją epokę. O naszej epoce, o przemianach w sztuce i o rozwoju muzyki XX oraz początku XXI wieku nikt nie będzie mógł uczciwie powiedzieć bez odwołania się do przykładu Krzysztofa Pendereckiego. Dokonania pana profesora określać będą nasze czasy, ale określą również, a może raczej należałoby powiedzieć, że już dziś określają współczesnych artystów. Pan profesor Krzysztof Penderecki od 62 lat, od 1951 roku związany jest z naszym miastem. Przyjechał tu jako bardzo młody człowiek, zaraz po maturze, by kontynuować edukację muzyczną i rozwijać pasje intelektualne rozbudzone w rodzinnym domu w Krakowie. W Krakowie poznał swoją żonę, znaną dziś w całej Europie wybitną animatorkę kultury. W Krakowie zdecydował, że zostanie kompozytorem. Wszechstronnie uzdolniony, obdarzony wybitną wrażliwością i genialnym umysłem, interesował się wieloma dziedzinami, między innymi malarstwem, architekturą, literaturą grecką i rzymską. Uczęszczał na wykłady profesorów Tadeusza Singi i Romana Ingardena. Ostatecznie postanowił kontynuować naukę rozpoczętą u Franciszka Skołyszewskiego i w 1954 roku podjął studia kompozytorskie w Wyższej Szkole Obecnej Akademii Muzycznej w Krakowie, głównie pod kierunku Artura Malarskiego. W 1958 roku został asystentem w katedrze profesora Giechowicza, potem stworzył własną katedrę kompozycji, a od 1972 roku przez 15 lat był rektorem swojej macierzystej uczelni. Kraków stał się wielkiego polskiego kompozytora i dyrygenta nie tylko miejscem szczęśliwych wyborów, ale też przedsięwzięcia międzynarodowej kariery. Krzysztof Penderecki miał zaledwie 26 lat, gdy na tym konkursie młodych kompozytorów w Warszawie zdobył, przedkładając anonimowo trzy partytury, trzy pierwsze nagrody. Niedługo potem zwycięski strofy na sopran, głos recytujący 10 instrumentów wykonane zostały na festiwalu Warszawska Jesień, a autor otrzymał zamówienie od słynnego festiwalu Dona Leśnie. Na przestrzeni lat obecność Krzysztofa Pendereckiego zaznaczyła się w wielu różnych sferach życia Krakowa. Nazwisko maestra znajdziemy w elitarnym gronie członków Polskiej Akademii Muzycznej oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a nawet wśród twórców piwnicy pod Baranami. Pan profesor Penderecki zawsze żył interesował się sprawami Krakowa. Nie do przecenienia są jego zasługi jako współtwórcy Polskiej Szkoły Kompozytorskiej, jako pedagoga i rektora naszej Akademii Muzycznej. Profesor Penderecki przyczynił się do umocnienia renomy uczelni i ożywienia jej współpracy zagranicznej, która między innymi właśnie dzięki niemu do dziś rozwija
Jerzy Pomyślny. Dla Krakowa, dla krakowskiej sceny muzycznej zasłonił się pan profesor również jako dyrygent i wieloletni dyrektor artystyczny Filharmonii im. Pawła Szymanowskiego. Do historii tej instytucji przeszły wspólne koncerty, w tym pamiętny turniej po Stanach Zjednoczonych, podczas którego filharmonicy krakowski zaprezentowali się w Kalnie Wyszego. Dzięki Krzysztofowi Pendereckiemu, dzięki wsparciu państwa pendereckich, założona przez absolwentów Krakowskiej Akademii Muzycznej i Symfonietka Krakowia stała się w 1994 roku oficjalną orkiestrą miasta Krakowa i przy udziale mistrza wciąż wzmacnia swoją rangę. Tak jak miało to miejsce niedawno, kiedy Krzysztof Penderecki oczywiście poprowadził symfonietkę podczas festiwalu Wielu Łodzi w Lwowie w 2008 roku podczas pierwszej oficjalnej prezentacji naszego miasta w Moskwie i z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa praw kultury nad Benem Krakowa. Krzysztofowi Pendereckiemu zawdzięczamy też kształt pamiętnego festiwalu Kraków 2000. Po przyznaniu Krakowowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w ramach tegoż festiwalu na zaproszenie państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich przyjechali do Krakowa najwybitniejsi muzycy z całego świata. Jesteśmy wdzięczni panu profesorowi za liczne koncerty, opiekę nad Akademią Beethovenowską, za udział w Radzie Programowej planowanym w Krakowie Centrum Muzyki, za to, że znajduje czas, by spotkać się z nami. Jako kompozytor i dyrygent profesor Krzysztof Penderecki pozostaje niezmiennie pierwszym pośród współczesnych ambasadorów polskiej kultury i naszego miasta. Od początku lat 70. dyryguje największymi orkiestrami świata, od Monachium, Hamburga, Lipska, przez Londyn, Nowy Jork, Filadelfię, Potoku i Osakę. Międzynarodowy wymiar mają również dokonania profesora Pendereckiego jako pedagoga. I choć sam Miliard przyznaje, że na działalność edukacyjną zwyczajnie brakuje mu czasu, nie sposób w tym miejscu pominąć wielkiego dzieła, jakim jest unikalne Międzynarodowe Centrum Muzyki w Kochanie. Profesor Krzysztof Penderecki zdobył uznanie i sławę, jak i prawdopodobnie nie dane było doświadczyć żadnemu spośród kompozytorów XX wieku. Jest doktorem honoris causa WIOT Krakowskiej Akademii Muzycznej i kilkudziesięciu renomowanych uczelni na całym świecie. Laureatem blisko setki znaczących nagród i wyróżnień, odznaczeń państwowych, przyznawanych przez głowy i rządy państw, prestiżowe organizacje i instytucje. Już w początkach kariery zaproszono go jako wykładowcę do Wolfgang Hochschule für Musik Essen. W latach 70. był profesorem Uniwersytetu Yale. Od 93. roku przez 10 lat sprawował opiekę artystyczną nad słynnym festiwalem Pablo Casalsa w Teodorii. Uznany nieocenionych zasług prezydent Rzeczypospolitej odznaczył go orderem Orła Białego, a krakowianie swoim najcenniejszym medalem Krakowie Maryi. Nazwisko pana profesora od wielu lat otwiera bramy najważniejszych sal koncertowych świata. Jego muzyka uświetnia najbardziej wewnętrzne międzynarodowe wydarzenia. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich. Pozwolę sobie przypomnieć tylko, że kosmogonia skomponowana na prośbę Organizacji Narodów Zjednoczonych miała swoją premierę w Nowym Jorku. Rajd utraconych w Chicago w 200-lecie Stanów Zjednoczonych. 7 bramy Jerozolimy w świętym mieście na jego 3000-lecie. Hymnę świętego Daniła w Moskwie z okazji 850-lecia, a 8 symfonia zabrzmiała po raz pierwszy w Luksemburgu, skomponowana na zamówienie tamtejszego rządu. Kompozycje profesora Krzysztofa Pendereckiego, te, które pisał jako czołowy przedstawiciel awangardy w czasach jej największego rozkrachu, a więc m.in. ten ofiar Kirosimu, honorowany w Paryżu Nagrodę UNESCO, Anaklasis czy Kalifornia, jak też dzieła będące kontynuacją wielkich muzycznych tradycji, do których śmiało nawiązywał już jako młody kompozytor tworząc pasję. Wszystkie niemal kompozycje maestra, niezależnie od czasu, w którym powstały, żyją własnym życiem i inspirują kolejne pokolenia twórców, nie tylko muzyków klasycznych. Wystarczy wspomnieć hołd złożony panu profesorowi przez Tomasza Orzechowskiego, wspólny koncert z Johnem Greenwoodem, czy wyreżyserowaną przez Grzegorza Jarzynę pasję Duchu Świętego Łukasza,
spektaklu towarzyszy Krakowskiemu Festiwalowi Misteria Paschalia. Pan profesor Krzysztof Penderecki z niezachwianą pewnością konsekwentnie realizuje najświeższe twórcze zamierzenia. Jak podkreślają znawcy sztuki kompozytorskiej, nikt dziś z taką swobodą i maestro jak on nie porusza się we wszystkich możliwych gatunkach muzyki. Imponujący dorobek jubilata trudno porównać z osiągnięciami jakiegokolwiek współczesnego kompozytora. Są w nim jak dotąd aż 4 opery. Są wspaniałe utwory kameralne i na górę kapela, liczne koncerty, symfonie, oratoria, monumentalne dzieła, które jak rekwiem polskie budzą nie tylko zachwyt, emocje, ale też głęboką refleksję. Odnoszą się nierzadko do uniwersalnej idei, ważnych doświadczeń, by przełomowych wydarzeń w dziejach polskich świata. Zresztą w swojej muzyce i o muzyce w ogóle najpiękniej mówi sam mistrz Penderecki. Poproszony o wygłoszenie adaptacji z okazji Światowego Dnia Muzyki powiedział m.in. Muzyka towarzyszy mi zawsze. Jest bowiem częścią otaczającej mnie natury i kultury, której wyrastałem i starałem się kształtować siebie. Kiedy teraz sadzę drzewa w Rusławicach, myślę o ogrodzie jako muzycznej partiturze. Kiedy zaś piszę utwór, gdzieś tam głęboko w mojej wyobraźni rezonują odgłosy żywiołów, powietrza i wody, ziemi i nieba. I dalej. Kiedyś oddawałem się szaleństwu muzycznej awangardy. Interesowało mnie poszukiwanie i tworzenie nowych brzmień, nowej muzyki. Nigdy jednak dla samych eksperymentów czy zewnętrznych efektów. Szaleństwo działania jest bowiem wówczas metoda, kiedy to, co uzyskuje się w określonej materii, obdarzone zostaje sensem. A muzyka jest tą cudowną wartością zakorzenioną w naturze i kulturze, która przekazywa nowe swe sensy na sposób uniwersalny ponad określonymi językami. I stąd bierze się jej wspaniała siła, siła uniwersalnego piękna. Dziś dziękujemy panu profesorowi za to, że od ponad 60 lat umożliwia nam imenowane na całym świecie odkrywanie tej siły. Dziękujemy też za wielkie wyróżnienie, za obecność w Krakowie, za wkład w jego dziedzictwo i wspieranie jego rozwoju kulturalnego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie pomagania kulturalnym Honorowego Obywatela Ostrzeszowskiego Miasta Krakowa panu profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu. Zapraszam.
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Wysoka Rado Miasta Krakowa, Wielce Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele. Wiadomo od dawna, że człowiek kształtuje, kultura i natura miejsca, w którym przychodzi na świat i miejsca, które wybiera na swój dom. Urodziłem się w Dębicy, ale w wieku 18 lat przyjechałem do Krakowa i to właśnie Kraków ukształtował mnie i jako człowieka, i jako muzyka. Kraków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Teatru Kantora i Starego Teatru, Kraków Wyższej Szkoły Muzycznej, obecnie Akademii. To tu w Krakowie skomponowałem około 80% utworów. To tutaj wracam i zakotwiczam po rozlicznych podróżach. W Starym Krakowie mogłem odczuć, czym jest ciągłość i jedność tradycji. Zobaczyłem siebie jako wychowanka kultury śródmiernych grąb morskich. We wczesnych latach krakowskich chodziłem na wykłady ubitych profesorów Romana Ingredera i Tadeusza Sienki. Zacząłem studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim jako wolny słuchacz filologii klasycznej. Zafascynowany byłem wówczas również kulturą awangardy, teatrem kantora. Mój dziadek, Robert Berger, był ojcem chrzestnym Tadeusza Kantora, kuzyna mojej matki. Jeździliśmy do Wielopola na wakacje. Pamiętam często wypowiadane w rodzinie przez dziadka, który nie lubił malarstwa Kantora, sam zresztą malował, ale ja myślę, że mój dziadek już nie rozumiał malarstwa Kantora. A poza tym, ja mówię tutaj o latach 40. słowa mojego dziadka. Krzysiu, jak nie będziesz się uczył, to skończysz jak Tadeusz. Zawsze się nie wiem. I te różne fascynacje przeszłością i ówczesną współczesnością mocno wpisały się w moje dojrzewanie tu w Krakowie. Już samo wspomnianym miejscem powoduje jeszcze potrzebne zakorzenienie, dając poczucie domowego bezpieczeństwa. Artysta pragnie jednak jednocześnie izolacji w miejscu, w którym stwarza dla siebie przestrzeń odosobnienia. Przestrzeń konieczną dla rozwoju drzewa wewnętrznego. Kiedy komponując w swoim domu na Woli Piotrowskiej, przebywam właśnie w takim ogrodzie enklawy. Do Krakowa schodzę wówczas jedynie na kawę lub na słodkości do Wiklego, także po pączki dla mojej wnuczki Małysi. Kraków to wreszcie źródło mojej edukacji muzycznej. Jeżdżąc po świecie, zawsze utwierdzam się w przekonaniu, jak wspaniałą mamy tu muzyczną Akademię Muzyczną. I to na najwyższym poziomie nauczania. Nie tylko muzycznego, ale i tego muzyczno-humanistycznego. Myślę tutaj jednak po pierwsze o moich latach, które spędziłem w Wyższej Szkole Muzycznej w czasie studiów. Trudno bowiem odrywać sztukę dźwięków od jej naturalnej łączności z szeroką pojętą kulturą człowieka. Zawsze też powtarzam, że kompozycji nauczyć nie można, bo to nauczyć rzemiosła, pewności ręki i warsztatu. Można pomóc rozkwitnąć twórczej wyobraźni i talentowi. I najważniejsze, co uważam za sprawę priorytetową, należy wspierać młodych, uzdolnionych artystów w ich poszukiwaniach sensu, prawdy i piękna w sztuce. To właśnie staram się robić w Usławicy. Kantor mawiał, że rytm twórczości jest strumieniem nieprzerwanym, wymaga totalnego, bez reszty, permanentnego
zaangażowania myśli, woli i wyobraźni. Mogę dodać, ale wymaga także pewnej odskoczni, realizowania siebie w przestrzeniach bliskich i pokrewnych. Dlatego pokochałem drzewa. Drzewo jest dla mnie wieloznacznym symbolem. Uczy, jak ważne jest zakorzenienie w określonym miejscu na ziemi i jak istotne staje się zarazem kierowanie myśli i działań ku górze, ku nowym horyzontom, których być może na samym początku nie widać. Kiedy zaczynałem moją przygodę ze sztuką dźwięku, wielokrotnie buntowałem się przeciwko wpajanym mi regułom czy zasadom. Przywilejem młodego wieku jest chęć zmiany świata, uczynienia go barwniejszym i nowocześniejszym. Jednak miałem wielki szacunek do tego, co określa się mianem właśnie warsztatu i etosu, a etosu stracić z pola widzenia formą. Badacze mojej muzyki twierdzą, że wszedłem w styl tak zwany późny, naznaczony powrotem do pewnych tradycyjnych wartości, takich jak ekspresja, melodyka czy eufonia. Ja oczywiście o takich sprawach, pisząc muzykę, nie myślę. Najważniejsze jest dla mnie to, aby pozostać w harmonii i w etycznej zgodności z samym sobą. Prawdziwym muzykiem będzie przecież ten, mówił Platon, kto osiągnie harmonię duszy. Kiedy ostatnio w Bonn dyrygowałem siódmą symfonię Antonina Dvořáka, starając się zbudować dramaturgię wielkiej symfonicznej formy, pomyślałem sobie po raz kolejny, że tylko muzyka jest w stanie rzeczywiście wyrazić to, co nieskończone. I że tylko muzyka potrafi przemówić do człowieka i otworzyć go na wartości najszlachetniejsze, łagodząc obyczaje i etycznie postulując. I w Wigilię Bożego Narodzenia będę chciał postawić na papierze już tradycyjnie nowe nuty w moim kochanym Krakowie, bo tu jest wyboru mój dom. Dziękuję bardzo. Dobiega 20 lat istnienia.
Z decyzją Rady Miasta o powołaniu jej jako instytucji miejskiej połączyło nas szczęśliwe naznaczenie dłoni pana profesora, który przez lata łaskawie udziela się w koncertowym symfonietty, jak również szczęśliwymi dłońmi pani Elżbiety Pendereckiej. Pani Pendereckiej orkiestra zawdzięcza bowiem swoje miana i troszliwą obecność wspierającą pierwsze kroki na arenie międzynarodowej w kraju za granicą oraz cały wiek krakowski. Jest zatem dla nas najwyższym honorem, że dzięki zaufaniu pana prezydenta zostaliśmy powołani, by tworzyć dzisiejszej niezwykłej uroczystości nadania mistrza do tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa. Chcemy dopuścić małą koncertę, panie profesorze, przed państwem pani Wioletta Chodowicz, sopran Opery Narodowej, pan Przemysław Chwilek, pan baryton, również solista Opery Narodowej oraz krakowskiej, reprezentator oraz instrumentaliści symfonii Krakowa. Dzieło wokalno-instrumentalne pana profesora Krzysztofa Pendereckiego w strofie, pan sopran z 10 instrumentów słyszałych. Dziękuję bardzo. Thank you.
i nowej siedziby Wyższej Szkoły Muzycznej. Panie profesorze, jeszcze raz proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i jak największych sukcesów na polu muzyki, w życiu osobistym i dla naszego kraju. Po sesji zapraszam pana profesora Krzysztofa Berdeckiego do foyer celem podpisania dyplomu nadającego tytuł honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zapraszam wszystkich gości do foyer do składania gratulacji i życzeń laureatowi, a potem zapraszam państwa na poczęstunek do sali Leoni Kupieckiej. Zamykam 84. uroczystą sesję Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołaną na nadania tytułu honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa panu profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu. Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym na dzisiejszej uroczystej sesji.